W Swiftie mamy coś takiego, co się nazywa flat map. Zamiast rozbijać to na dwie części, łączymy to w jedną część. Wszędzie teraz, gdzie było map, zamieniam to na flat map, co mi pozwala wywalić te wszystkie nawiasy. Jak to pobiegnę, to powinno się skompilować, kompiluje się, znaczy, że działa. Dużo lepiej, ładniejsza, prosta struktura. Nie trzeba będzie się wtedy przez te wszystkie warstwy przedzierać. Tak jak w sytuacji dla mapy, napiszemy swoją własną implementację funkcji flatmap. Jakby łopatologicznie, intuicyjnie, jak to by mogło wyglądać, żeby sobie kapkę nieco ułatwić, zdefiniuję taki type alias. Definiuję type alias, który się nazywa closure, generyczny po dwóch parametrach. Tak naprawdę to jest typ funkcyjny, czyli to jest jakaś funkcja, która przyjmuje jakiś argument i zwraca jakąś wartość odpowiednich typów. Robię to po to, aby te moje późniejsze przykłady nie były super włochate, jeżeli chodzi o te anotacje typów. Mogłyby takie być w sytuacji, gdyby tutaj wchodził kolejny blok closure, lub był zwracany, lub jedno i drugie. Tych strzałek tutaj nawiasów by się namnożyło. Nie mówię, że to będzie dużo piękniejsze, ale łatwiejsze do ogarnięcia. Pierwszą flatmapę, jaką napiszemy, to będzie na tablicy. W Swiftie już jest zdefiniowana, więc aby tutaj nie krzyczał na mnie, to nazwę ją sobie, może to jest moja flatmapa. To będzie właśnie tenże mój blok, który przyjmuje element. Element to jest generyk, który siedzi w tablicy. Może się uda skoczyć. Stąd biorę nazwę tegoże generyka. I to, co będzie zwracać ta funkcja, to jest tablica przetransformowanych wartości. Na samym końcu wynikiem tejże operacji właśnie będzie też ta tablica. Na początku zwrócę pustą, żeby zobaczyć, czy tam kompilator jest przeszczęśliwy, czy nie. Gdzieś utraciliśmy chyba kolorowanie, albo nigdy nie działało. Mam nadzieję, że jakoś to tam widać, pobiegło, kompilator jest szczęśliwy. Wiemy, że ta funkcja transform będzie nam zwracać tablicę przetransformowanych, a musimy zwrócić just tablicę, a nie tablicę tabli. Zwyczajowo taka zmienna się nazywa akumulator. Można nazwać Andrzej, to nie ma znaczenia. Zaczniemy od pustej i będziemy ją zwracać. Teraz coś trzeba zrobić z każdym elementem. Już mam ten element i ten element, który tu jest, chciałbym przetransformować. To zwraca mi tablicę transform. Jakoś to cudo trzeba wpakować do środka. Całe szczęście tablice się dodają. Jeżeli zrobię akumulator plus równa się to, no to dostanę taki ciąg tablic. To oczywiście jest jakiś tam przetransformowany element, T1, T2, cokolwiek, T3, no ale ten plusik mi tutaj zadziała, że na końcu dostanę po prostu tablicę z T1, T2 i T3. Czyli dokładnie to, co chciałem. No, zobaczmy, o co mu teraz chodzi. A, no tak, let var. Dziękuję kompilatorze. Wygląda na to, że jest ok. Też typy się zgadzają.